Panie doktorze, jedną z dwóch osób w Białej Podlaskiej jest pan osobą firmującą nową kampanię, która wystartowała, start kampanii Nerki do kontroli. Wiedza to życie. Dzień Raka Nerki, 17 czerwca, minął już ten dzień, ale tak naprawdę ten dzień powinien trwać cały rok i przez całe życie. Z czym związana jest ta kampania? Jak bardzo ważny jest to temat do tego, żeby właśnie mówić o nim i promować zdrowy tryb życia? No jest ważny niezmiernie. Możemy uratować swoje zdrowie, możemy uratować swoje życie i wcale nie dużym nakładem ani czasu, ani środków. Nowotwór nerek rosną bardzo podstępnie i jeżeli ktoś czeka na to, aby pojawiły się objawy, to zazwyczaj dla nas chirurgów jest zbyt późno, żeby mu pomóc skutecznie. Ale wystarczy pójść wykonać USG. Zwykłe USG, które nie boli, które jest niekosztowne i raz w roku mieć to za sobą. Wierzcie mi Państwo, że można sobie wygrać życie. 90% nowotworów nerek to raki jasnokomórkowe. Jedyną skuteczną metodą leczenia takiego nowotworu w stadium, kiedy nie jest jeszcze rozsiany, to jest leczenie zabiegowe. My to robimy skutecznie i potrafimy wyleczyć pacjenta, ale warunkiem jest, żeby był to nowotwór wykryty we wczesnym etapie. Później mają robotę nasi koledzy onkolodzy. Jest to już znacznie cięższe dla pacjenta, związane z programami lekowymi, z chemioterapią, z różnymi liniami. I o tym pan profesor Żołnierek na pewno będzie mówił. Natomiast do czego namawiamy wszyscy lekarze, nie tylko my, żeby po prostu się badać. Badać w sposób nieinwazyjny i niebolesny. Jeżeli nawet zdarzy się tak, że będziecie mieli państwo pecha i wykryją u was guza, to wcale nie znaczy, że nie będziecie zdrowi. Wręcz przeciwnie, wtedy będzie szansa na to, że będziecie wyleczeni skutecznie. Wakacje to okres szczególny. Nerki, człowiek, czysta woda, to chyba ten okres, na który musimy najbardziej uważać. Musimy uważać cały rok. Znaczy, pamiętajcie Państwo, że nerki pracują dla nas codziennie i są dla nas nieodzowne do życia. Na szczęście jest to narząd parzysty. Nawet wtedy, kiedy będziemy musieli usunąć jedną nerkę, to zdarza się bardzo rzadko, bo większość guzów, które w tej chwili wykrywamy, pozwalają nam zaoszczędzić narząd, ten chory. Więc to rzadkość. Ale nawet wtedy, kiedy musimy usunąć jedną nerkę, aby ratować zdrowie i życie pacjenta, druga nerka przejmie funkcję tej, której już nie mamy. Ale dajmy jej szansę. Nawadniajmy się, nie palmy papierosów, bądźmy szczupli i badajmy się. Te czynniki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie. I oprócz tego, że oczywiście jest podłoże genetyczne powstawania nowotworów, to my możemy dla siebie coś zrobić. Na pewno musimy rzucić palenie, na pewno zadbać o dietę i na pewno regularnie podstawowe badania wykonywać.